Witamy na pokładzie samolotu, którym właśnie wykonujemy wejście z punktu Zulu nad Wisłą w Warszawie do trzeciego zakrętu kręgu lotniska Babice. To klasyczne podejście do lądowania z widocznością. Na tym lotnisku akurat inaczej niż z widocznością się nie da. Założeniem tej krótkiej prezentacji jest ćwiczenie spostrzegawczości. Chcemy bowiem, abyście postarali się jak najszybciej dostrzec samolot Cessna 150, który zajął miejsce na prostej przed naszym samolotem. Spostrzegawczość jest w takich sytuacjach niezbędna, od niej zależy bowiem poziom naszego bezpieczeństwa. Na lotniskach, na których kontrolerzy nie separują ruchu od siebie, jest to klucz do zachowania odpowiednich odległości między samolotami. Zadanie teoretycznie wydaje się bardzo proste, bowiem samolot, który zauważycie niebawem, jest biały. Na tle lasu, który pomału wyłania się spod maski naszej maszyny, powinien być więc dostrzeżony szybko. Pytanie brzmi jednak, czy w ogóle jest już nad lasem, albo inaczej, gdzie on w ogóle jest. Łamigłówka jest dość trudna, prawda? Szczerze mówiąc, my sami do 107 sekundy tego materiału nie jesteśmy w stanie dostrzec Cessny, a oglądaliśmy ten fragment wielokrotnie. Niewykluczone, że jest pod nami, choć to mało prawdopodobne z racji różnicy prędkości obydwu samolotów. Gdy samolot jest już dobrze widoczny, czyli teraz, okazuje się, że jest relatywnie blisko. Na tyle, że nam pozostało albo odejście na drugi krąg, albo lądowanie na równoległym pasie trawiastym. Skorzystaliśmy z tej drugiej możliwości. Zupełnie innym tematem jest, że pilot białej Cessny otrzymał komunikat od informatora, że to my jesteśmy numerem jeden na podejściu. Jak widać, informacja informacją, a naoczne fakty pozostają faktami, które musimy samodzielnie zauważyć. Was pozostawiamy z tym materiałem. Możecie go oglądać w kółko i do woli. Pierwsza osoba, która zlokalizuje białą Cessnę jeszcze przed 107 sekundą filmu, otrzyma darmową, roczną prenumeratę miesięcznika Just Fly Magazine. W czwartym numerze magazynu publikujemy bardzo ciekawy poradnik AOP o metodach obserwacji przestrzeni oraz iluzjach wzrokowych, które mogą oszukać nasze oczy. Na przykład ta. Widzicie te czarne kropki? Owszem, ale tylko w tak zwanym widzeniu obwodowym, bo w rzeczywistości wszystkie kropki są białe. A tu wygląda, jakby cały obraz dosłownie pływał. Nic z tych rzeczy, to tylko złudzenie. Tutaj natomiast mamy kwadraty i ewidentnie krzywe kreski. Błąd, kreski są proste, jak przysłowiowy drut. Dobra obserwacja przestrzeni także na Ziemi jest szalenie istotna. Utrzymywanie dobrej separacji tylko w trakcie kołowania gwarantuje, że nie wpakujemy się w poprzednika. Ale nawet gdy umiemy prawidłowo obserwować przestrzeń, napotkamy na inne przeszkody. W górnopłatach mamy piękne widoki na Ziemi, ale niebo jest praktycznie całkowicie zasłonięte. W dolnopłatach odwrotnie. Oprócz samych skrzydeł, w obserwacji tego, co na dole, przeszkadzają m.in. gondole silników. Widzenie jest gorsze także po zmierzchu, bowiem gdy inny samolot leci poniżej horyzontu, może zlewać się z iluminacją infrastruktury naziemnej. Oczywiście, dziś awionika widzi znacznie więcej od nas i w nowych maszynach informuje o zagrożeniu, ale to, co wskazuje, warto zawsze potwierdzać naocznie. Spójrzcie jeszcze na ten samolot, widać go dokładnie, bo nagrywamy w maksymalnym zbliżeniu, ale gdy zmniejszymy zoom i pokażemy całą panoramę, odrzutowiec wizualnie wyparuje. Co zatem zrobić, aby skutecznie nauczyć się wypatrywać innych użytkowników przestrzeni? Przeczytacie o tym w czwartym numerze Just Fly Magazine. Polecamy serdecznie.